7:09. Poranek rozgłośni katolickich. A teraz porozmawiamy o wyjątkowym człowieku. Moim i Państwa gościem jest Przemysław Słowiński, autor książki Książę Przygody, biografia Ferdynanda Antoniego Sendowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Osendowski lubił przygody. Czy to los sprawiał, że znajdował się w okolicznościach, które wymagały takiego życia? Chyba jedno i drugie. On lubił przygody, bo już w dzieciństwie podróżował, a no, życie jego tak się właśnie ułożyło, że tych przygód miał bez liku, które zresztą potem opisał w swoich książkach. A dlaczego te jego książki były tak popularne w dwudziestoleciu międzywojennym? Być może byłyby i popularne dziś w Polsce też, gdyby nie cenzura oczywiście. No niestety nie jest popularny dzisiaj w Polsce. To jakby inne zagadnienie. Myślę, że jeszcze wrócimy do tego w trakcie rozmowy. A popularny był z dwóch powodów. Po pierwsze, dzięki swojemu stylowi pisania niezwykle barwnemu, ciekawemu, a po drugie pisał o rzeczach, które były wtedy bardzo bulwersujące, które interesowały cały świat, o rewolucji sowieckiej. Zabłysnął książką na Zachodzie, właściwie nie zabłysnął, bo już wcześniej był znany, ale chyba największą sławę zdobył po napisaniu biografii Lenina, kiedy to przedstawił prawdziwe oblicze wodza światowego proletariatu, który na Zachodzie uchodził i niestety do dzisiaj jeszcze uchodzi wśród wielu zachodnich intelektualistów za szlachetnego idealistę, a Osendowski ujawnił, jaki naprawdę to był bandyta. No i tym otworzył oczy niestety nie wszystkim, bo pojawiali się potem różni tacy jak Jean-Paul Sartre na przykład, który twierdził, że gułagi to jest wymysł imperialistycznej propagandy, ale tym zasłużył sobie na sławę na Zachodzie i na wyrok śmierci na Wschodzie, konkretnie w Związku Sowieckim. I on opisał też w książce Lenin, to jest fabularyzowana biografia, to też warto powiedzieć, opisał też użytecznych idiotów, którzy obserwują rewolucję z uwielbieniem, patrząc na to, co im pokazano. Tak, do dzisiaj niestety tych użytecznych idiotów nie brakuje. Tym niemniej książka rozeszła się w setkach tysięcy egzemplarzy i no, wielu ludziom na Zachodzie otworzyło oczy na to, co naprawdę się działo w Związku Sowieckim podczas rewolucji i kim naprawdę był Włodzimierz Ilicz Ulianow. Tak prawdziwe nazwisko Lenin to tylko ksywa. A gdzie w czasie rewolucji październikowej był Osendowski? On akurat przebywał w Petersburgu. No i tak jak wielu ludzi uciekł stamtąd, jak zobaczył, co się dzieje, jak nikt poznał prawdziwe oblicze tego wydarzenia, które niestety bardzo niekorzystnie zmieniło losy świata. Uciekał przez Mongolię, przez Syberię, przez Chiny do Japonii. Opisał to potem też w książce, która stała się światowym bestsellerem. Ludzie, zwierzęta i bogowie, która została wydana najpierw w ogóle w języku angielskim. Zresztą szereg jego książek było wydawanych najpierw w obcych językach, bo on był tłumaczony na ponad 20 języków na świecie. I ta książka też stała się światowym bestsellerem. Ta jego ucieczka to jest naprawdę no, historia filmu przygodowego i to takiego najwyższej klasy, jeśli chodzi o to, co go spotykało po drodze. I po drodze on poznał krwawego barona. Co to był za człowiek? No to jest postać do dzisiaj zapomniana już trochę, a nawet nie trochę, tylko więcej. Łotewski szlachcic, antykomunista, który podczas wydarzeń właśnie tych, o których rozmawiamy, czyli podczas rewolucji październikowej, na terenie Mongolii usiłował założyć, a właściwie nie usiłował, założył nawet państwo, niezwykle barwna postać, aczkolwiek również niezwykle okrutna. Nazywano go czarnym baronem von Ungern-Sternberg, jego prawdziwe nazwisko brzmiało. Rosjanie go nazywali, czy Sowieci, bardziej krwawym baronem ze względu na to, jak postępował ze swoimi wrogami.
Wiele mitów narosło wokół skarbu, który baron miał ukryć, a o którym Oscendowski miał wiedzieć. Co to za skarb? To była kasa Białej Armii, przekazana podobnież Ungernowi przez Kołczaka, generała Kołczaka, czyli jednego z kontrrewolucjonistów, z białych generałów. To był olbrzymi majątek oceniany dzisiaj na 20 miliardów dolarów. To był również wzbogacony jeszcze o rzeczy, które Kołczak zarekwirował czerwonym, to znaczy o zrabowane rzeczy, rozmaite bogactwa, precjoza złote. Czy Oscendowski naprawdę wiedział o tym skarbie, tego my nie wiemy. No w każdym razie sam Adolf Hitler w to uwierzył, ponieważ już później podczas II wojny światowej wysłał ekipę, to tak trochę jak w filmie o Indiana Jonesie, wysłał ekipę, która tego skarbu miała poszukiwać. Zresztą do dzisiaj się znajdują jacyś poszukiwacze tego skarbu. Są różne wersje, że ten skarb został zakopany gdzieś na Syberii, że ten skarb został ukryty w jednym z zamków w Polsce. No w każdym razie skarb do dzisiaj jest nieodnaleziony, więc może i coś było na rzeczy. Niektórzy twierdzą, że jeśli przeczyta się Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, to tam są wskazówki, jak ten skarb odnaleźć, więc proszę czytać, drodzy państwo, kto wie, może to państwo ten skarb odnajdą. Kiedy bolszewicy wkraczali do Polski w 1945 roku, upomnieli się o Oscendowskiego, chcieli upewnić się, że nie żyje, czy szukali informacji o tym właśnie skarbie? Chyba jedno i drugie. Przede wszystkim to chcieli mu pewnie odpłacić za te jego informacje, które przedostały się na zachód. 17 stycznia została wyzwolona Warszawa i okolice, a Oscendowski mieszkał akurat w tym czasie, pod koniec okupacji, mieszkał w Żółwinie, niedaleko Warszawy, niedaleko Mińska Mazowieckiego. No i kiedy tylko wkroczyli, to jeszcze tego samego dnia tam w tym dworku w Żółwinie, gdzie Oscendowski mieszkał, pojawiła się ekipa z NKWD, no wiadomo w jakim celu, tyle że nasz pisarz wybitny miał to szczęście, można w tym wypadku powiedzieć, że kilka dni wcześniej umarł. Sowieci nie chcieli nawet w to wierzyć, zabrali tam kilka osób z tego dworku, zabrali grabarza i na cmentarz pojechali, rozkopali dopiero jego grób, zrobili zdjęcia, żeby się przekonać, że on naprawdę nie żyje. A przy okazji też chcieli pewnie jakieś wskazówki dotyczące tego skarbu, bo i dowództwo sowieckie, podobnie jak Adolf Hitler, wierzyło, że Oscendowski rzeczywiście mógł wiedzieć o miejscu ukryciu tego olbrzymiego majątku. I jeszcze jedna sprawa, w której Oscendowski też brał udział, czyli sprawa przekazania na zachód informacji o udziale Niemców w transporcie Lenina do Rosji. Jaka tu była rola Oscendowskiego, czy wiemy na pewno? To była cała afera w pewnym czasie w latach 20. ubiegłego wieku. To były tak zwane dokumenty Sisona od nazwiska rosyjskiego ambasadora w Moskwie, kiedyś Edgara Sisona. To były dokumenty, które wskazywały na to, że Niemcy pomagali w rewolucji październikowej, że pomogli Lenina przetransportować z Niemiec do Rosji. A afera, dlaczego mówię? Bo podejrzewano Oscendowskiego, że sfałszował te dokumenty, a przynajmniej podfałszował jeszcze. Jak widzą, jak słyszą państwo, niesamowicie barwna postać, trudno określić go jednym słowem. I na koniec już zupełnie, czy w jego życiorysie jest sporo tajemnic, które pisarz zabrał ze sobą do grobu? Bardzo wiele jest tam tajemnic, przede wszystkim, o której pani redaktor wspomniała, tajemnica tego skarbu. Poza tym Oscendowski dosyć skutecznie wytwarzał wokół siebie taki nimb tajemniczości, coś tam powiedział, coś nie dopowiedział.
troszeczkę, nie ukrywajmy, też ubarwił w tych swoich książkach, także jego życie do dzisiaj pozostaje tajemnicą, a postać jest, no niestety wspomniała pani o tym, że komuniści skazali go na wieczne zapomnienie, że jego książki zostały wycofane z bibliotek, ale i do dzisiaj Osendowski nie cieszy się popularnością, nazwijmy to, pewnego kręgu ludzi. Otóż kilka lat temu usiłowano wmurować tablicę pamiątkową w domu, w którym mieszkał, przy ulicy Grójeckiej 27. Pozdrawiamy przy okazji mieszkańców tego domu. I tam było napisane: pisarz, podróżnik, antykomunista. I lokatorzy oburzyli się i zażądali usunięcia z tablicy wersji antykomunista. Że po co takie rzeczy w ogóle pisać, no kto tam mieszka pod tym adresem, no mieszkają tam potomkowie rozmaitych ubeków, to Zatokami Czerwonych Świń, takie miejsca nazywamy do dzisiaj. Mój apel na koniec poranka, czytajmy Osendowskiego, a Lenina to już koniecznie. Jeśli ktoś z Państwa nie zna tej książki, to naprawdę bardzo warto po nią sięgnąć. Moim i Państwa gościem był Przemysław Słowiński, autor książki Książę Przygody, biografia Ferdynanda Antoniego Osendowskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, kłaniam się, do widzenia. A Państwa zapraszam na jutrzejszy poranek, punktualnie o 7:09. 7:09. To był Twój początek dnia.